W miejsko-gminnym ośrodku kultury w Bystrzycy Kłodzkiej zorganizowany został koncert charytatywny pod hasłem Przyjaciele w akcji – Pomoc dla Amelii, która zawsze działała na rzecz swojej społeczności, pomagając i wspierając. Dziś sama potrzebuje pomocy. To, z jakim odzewem spotkał się apel organizatorów, przerosło najśmielsze oczekiwania. Emocji w tym dniu nie brakowało. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc dla Amelii. Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny i wyjątkowy. W naszej codziennej działalności kulturalnej zawsze mamy otwarte serca, wspieramy wszystkie podobne historie, ale nie ukrywam, bo żadne słowa nie oddadzą tego, co czujemy dzisiaj, że ta historia jest dla nas dzisiejsza wyjątkowa. Dotyczy najmilszej nam osoby, naszej przyjaciółki, przyjaciółki wielu przyjaciół, jak się okazuje. I to jest chyba największa w ogóle moc tej całej historii, w którą my tak mocno wierzymy, my jej przyjaciele, w Amelkę, w to, że ta jej siła, którą i ta moc, którą obdarowała cały świat przez to swoje piękne życie, dzisiaj do niej wraca i my z całym światem ruszyliśmy z przyjaciółmi pomoc dla niej, wierząc, że to jest tylko tak naprawdę chwila przerwy między nami. Za chwilę wszyscy spotkamy się tutaj z tą mocą, w pełnym zdrowiu, z Amelką i będziemy mogli dalej kontynuować to nasze wspólne dzieło. Bo ja niezmiennie wierzę i Amelka też w to wierzy i my wierzymy z nią, że najlepsze dopiero przed nami. To naprawdę był ogromny spontan. Właśnie tydzień temu tu w tym miejsko-gminnym ośrodku kultury taki pomysł się zrodził. Pani dyrektor Ewelina zaczęła dzwonić do Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika, do Arlety również, do Doroty Komornickiej, do Zuzy Komornickiej i nikt naprawdę nam nie odmówił. Zresztą dzisiaj to widać też na tej scenie, ile osób, ile instytucji, ile ludzi dobrej woli jest tutaj, aby być razem z Amelką, aby tą moc oddać Amelce. Ale przypomnijmy, że Amelka jest to cudowny, ciepły człowiek, matka, żona, która, no niestety, dopadło ją raczysko, ale my wszyscy wierzymy i ufamy, że ona sobie da radę z tą chorobą. Dlatego też jesteśmy tutaj, aby jej pomóc, bo ci, którzy byli chorzy lub mieli kogoś takiego w rodzinie, na pewno wiedzą, z czym to się wiąże. Na początku nie chcemy o tym mówić, nie chcemy z nikim rozmawiać, ale w końcu, kiedy walczymy z tym dosyć długo i jesteśmy osamotnieni, to naprawdę może przytłoczyć. A tutaj Amelia zgodziła się, żebyśmy mogli powiedzieć o jej chorobie innym i mówimy to i cieszymy się właśnie, że taki odzew jest. Jest tu tak dużo ludzi, wszyscy właściwie w Bystrzycy Kłodzkiej znamy Amelkę. Większość twarzy jest to znajomi, są to nasi znajomi, którzy są, ale są też ludzie z zewnątrz, nie z Bystrzycy, którzy też przyjechali tutaj na tą akcję. Są występy kulturalne, no i sportowe dla dzieci, tak żeby uatrakcyjnić dzieciom czas i żebyśmy mogli wspólnie być razem z Amelką, naszą koleżanką. Niech ta historia będzie przykładem dla innych, którzy czasami oglądają się za siebie, oglądają się na innych, wahają się. Nie wahajcie się, jak możecie, łączcie serca i ruszajcie z dobrem w świat. Dokładnie tydzień temu zadzwoniła do nas do Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika Ewelina z całą ekipą Domu Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej i mówi: słuchaj Zuza, jest akcja, robimy wielki happening, akcję charytatywną dla Amelii, czy wchodzicie to? No to były tak naprawdę ułamki sekund, w ciągu kilku minut załatwiliśmy wszystkie potrzebne dokumenty, odpaliliśmy zrzutkę, do której każdy może się teraz dorzucać, ale chyba to, co jest najpiękniejsze w tej całej inicjatywie, że działacze społeczni, władza lokalna, media, biznes, przyjaciele skrzyknęli się i wspólnie działamy na rzecz jednego celu i oprócz tego tak naprawdę nie byłoby to możliwe, gdyby nie mieszkańcy i osoby, które dołączają się do idei, działając jako wolontariusze, dorzucając się do zrzutek, harcerzy, którzy tutaj sprzedają ciasta, także no jest magia, jest moc. Nie mogło mi to zabraknąć. Moi drodzy, z Amelią znamy się od wielu lat. Ja pamiętam, jak miałem, z 10 lat temu to przychodziłem grać sobie i ta energia od Ameli była zawsze potężna i to widać też w mieszkańcach, widać to też we mnie. Ja tu tryskam radością, energią, bo trzymam kciuki i wiem, że będzie dobrze. Musi być dobrze i bardzo się cieszę, że mogę być taką małą cegiełką całego tego wydarzenia. No bo moi drodzy, zdrowie jest najważniejsze. Ja sam miałem bardzo poważny wypadek kiedyś samochodowy i wiem, co to znaczy czuć ciepło i dobroć innych osób. I bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj tutaj się zebraliśmy właśnie w Domu Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej i się pięknie tu bawimy. Ja też dam z siebie wszystko, moi drodzy. Na pewno zaśpiewam najlepiej, jak potrafię. Amelia, pozdrawiam cię. Trzymam moc.
mocno kciuki. Mam nadzieję, że jeszcze nie jeden wspólny koncert piękny tutaj w Bystrzycy Kłodzkiej razem zrobimy. Cóż mogę powiedzieć? Amelko, trzymaj się, wracaj szybko do nas, kochamy Cię, wszystko dla Ciebie. Amelko, życzymy Ci dużo zdrówka, trzymamy za Ciebie kciuki, żeby wszystko dobrze się skończyło. Każdy z nas może wesprzeć Amelię, jej powrót do zdrowia i wsparcie dla najbliższych, wpłacając środki poprzez m.in. portal zrzutka.pl czy biorąc udział w licytacjach w sieci.